Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radomiu to miejsce, gdzie opiekę znajdą porzucone i bezdomne zwierzęta. Obecnie przybywa tam ponad 400 zwierząt, w tym psy i koty, które czekają na adopcję. Schronisko zapewnia swoim podopiecznym nie tylko schronienie, ale także opiekę weterynaryjną, karmę i niezbędne szczepienia. Kierownik placówki Adelina Szczerbińska podkreśla, że w ostatnim czasie przybyło wiele kociąt, co dodatkowo zwiększa potrzebę adopcji. Jest kilka sposobów. Prowadzimy Facebooka na bieżąco. Jest nasza strona internetowa, tam można sobie psa zobaczyć, wybrać, podejrzeć, jakie u nas są, zobaczyć sobie co do wieku, do możliwości. Są też krótkie oczywiście opisy i piękne zdjęcia przygotowywane przez naszych wolontariuszy. Kontakt telefoniczny, jesteśmy, codziennie pracujemy, także można też do schroniska zajrzeć i spojrzeć, jak tutaj to też pies czy kot wygląda. Każdy może pomóc zwierzętom przebywającym w schronisku. Przez cały rok prosimy też o karmę, bo to i tak w każdej ilości się przyda. Czy dla psów, czy dla kotów, karma sucha, karma mokra, dla kociaków karma takich dla maluchów. No i niezmiennie w zasadzie takie rzeczy, które nam się przydadzą na legowiska, prawda? A jeśli mamy coś takiego konkretnego, to zawsze do nas można zadzwonić. Przy tak dużej liczbie zwierząt w schronisku trudno jest poświęcić każdemu tyle samo uwagi, dlatego niezwykle ważni są wolontariusze, którzy mogą na przykład zabierać psy na spacery i pomagać w pracach porządkowych na terenie schroniska. Aby zostać wolontariuszem w schronisku dla zwierząt, wystarczy mieć ukończone 14 lat i zgodę rodzica.